Dzień czystego powietrza w całej Polsce. Pod takim hasłem odbył się happening zorganizowany przez Fundację Ekologiczną Arka. 14 listopada na Bielskim Rynku uczniowie dwujęzycznej szkoły podstawowej imienia Kopalińskiego wraz z organizatorami przygotowali widowisko z okazji 14 dnia czystego powietrza. O samej akcji mówi Wojciech Owczarz. Wojtku, kolejna udana akcja, kolejne ważne przesłanie, przede wszystkim dla dzieci. Przede wszystkim dla dzieci, dlatego że to one tak naprawdę najbardziej cierpią przez to, że my palimy dziadostwo w naszych piecach. Organizm dziecka jest najbardziej narażony na te wszystkie trucizny, które wydobywają się z naszych kominów. Ja jestem naiwny, od 14 lat wierzę, że ludzie kochają swoje dzieci. Jak je kochają, to ich nie trują. Może to naiwność, ale tak mnie wychowano. Ja swoje dzieci kocham, nie palę dziadostwa w piecach. Ale także staramy się poprzez dzieci dotrzeć do dorosłych. To właściwie tak z naszego doświadczenia wynika, że to jest często jedyna droga, żeby dziadek przestał palić, bo wnuk go o to poprosi. Usłyszał w szkole, był na takich zajęciach, że to truje, i to chyba jest jedyna możliwość, żeby te starsze osoby po prostu się zmieniły. Fundacja Ekologiczna Arka przygotowała szereg informacji, aby lepiej edukować dzieci i młodzież w szkołach. Scenariusze zajęć, karty pracy, plakaty z informacjami. Pomimo sporego zainteresowania wielu miejscowości kampanią Dzień Czystego Powietrza oraz Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci, w tym roku to już ponad 100 zgłoszeń, jak twierdzi Wojciech Owczarz, władze niewiele robią w temacie ekologii. No to jest świadoma polityka rządu. No, to teraz tak naprawdę od roku się jakby obecna ekipa więcej mówi o tym. Natomiast mnóstwo rzeczy zostało na początku po prostu wstrzymane. Na przykład programy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, które miały na celu właśnie dofinansowanie do wielu rzeczy, na przykład do rzeczy edukacyjnych. My od 3 lat nie korzystamy z dotacji, no bo nie możemy. Dostaliśmy od ministra informacji, opinię negatywną do naszych działań, na przykład takich właśnie antysmogowych. No tak to jest. No. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z wójtów tutaj beskidzkich gmin przed wyborami. I on powiedział mi, no właśnie, o problemie czystego powietrza, kontroli, bo była straż gminna w tej gminie, czy to... No powiedział, przed wyborami w żadnym wypadku. Po wyborach może. No ale okazało się, że po wyborach też w żadnym wypadku, że po prostu strach tych urzędników przed gniewem ludu, który nagle okaże się, że ktoś mu zabrania czegoś. No, taka jest mentalność w różnych gminach beskidzkich. Ludzie spuszczają ścieki do jakichś rowów przy swoich domach i w ogóle nie rozumieją tego, że to jest coś niewłaściwego. Jak ktoś im zwraca uwagę, to wręcz są obrażeni, że ktoś narusza ich dobra. Nie mają kanalizacji, palą byle czym. No i tak jest, no po prostu. No. Dzień Czystego Powietrza to akcja, która ma edukować społeczeństwo. Z jednej strony mówi o konsekwencjach palenia odpadów w kotłowniach, z drugiej pokazuje, w jaki sposób można poprawić jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy. Dzień Czystego Powietrza! Dzień